Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, z wielką radością przygotowujemy się na 25 marzec, Dzień Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, w którym to dniu papież konsekruje Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. Cieszymy się bardzo jako Wojownicy Maryi z tego aktu. Przygotowujemy się do niego przez 9-dniową nowennę. Zachęcamy do tej nowenny wszystkich. Zachęcamy każdego, też kapłana, osobę konsekrowaną, wszystkich świeckich, aby tego dnia, 25 marca, modlili się, zawierzając Matce Bożej Niepokalanemu Sercu Rosji i Ukrainę. Ale jak wiecie, kochani, to jest część prośby Matki Bożej. Z poświęceniem Rosji związane jest wprowadzenie nabożeństw pierwszosobotnich. Siostra Łucja bardzo wyraźnie mówi, że Pan Jezus pragnie, wręcz żąda, takich słów użyła siostra Łucja w Fatimie, wręcz żąda wynagrodzenia za grzechy przeciwko Jego Matce. To jest coś nieprawdopodobnego. Jak bardzo ranią serce Boga grzechy bluźniec, obelg i kpin z Jego Matki. Więc przejmijmy się tym, kochani. Matka Boża bardzo nas prosi o to, aby jej niepokalane serce zatriumfowało. Warunkiem triumfu jest poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu i wprowadzenie nowego nabożeństwa wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. 5 kategorii grzechów, które w szczególny sposób są szydzeniem, wyśmianiem, bluźnierstwem przeciwko Niepokalanemu Sercu Matki Bożej, przeciwko jej dziewictwu, przeciwko jej Bożemu Macierzyństwu. Już wkładanie, nawet Matka Boża mówi dzieciom, niechęci do niej, nienawiści do niej. A potem ostatnia kategoria, profanowanie jej wizerunku i świętych obrazów. Te dwa akty, czyli poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi i nabożeństwo pierwszych sobot miesiąca wynagradzających Panu Bogu i Niepokalanemu Sercu Maryi konkretnych grzechów, bluźniec i obelg przeciwko Matce Bożej, te dwa aspekty mają nam dać triumf Niepokalanego Serca Matki Bożej i erę pokoju na ziemi. Dlatego my, jako Wojownicy Maryi, zwracamy się do Was, kochani Polacy, do Was, kochani Ukraińcy, z tym niesamowitym apelem, abyście tam, gdzie jesteście, w Waszych miastach, wioskach, w pierwszą sobotę miesiąca, 2 kwietnia, rozpoczynamy to nabożeństwo wynagradzania Niepokalanemu Sercu Matki Bożej przez 5 kolejnych miesięcy, aby jej niepokalane serce zatriumfowało. Przyjęcie Komunii Świętej w intencji wynagrodzenia, podobnie spowiedzi świętej, różaniec wynagradzający Najświętszej Maryi Pannie i 15 minut medytacji na temat tajemnic różańca. To tylko 4 warunki, a niesamowite owoce łask i obietnic Matki Bożej, żeby jej serce zatriumfowało i pokój rozlał się na całym świecie. Zapraszam nie tylko Polaków, zapraszam nie tylko Ukraińców. Zapraszamy jako Wojownicy Maryi również Rosjan do tego, aby w Waszych miastach, Waszych wioskach, Waszych sercach od 2 kwietnia rozpoczęło się potężne wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwsze soboty miesiąca. 5 pierwszych sobot miesiąca. Zaczynamy od 2 kwietnia. Polska, Ukraina, Rosja. Połączmy się wszyscy razem w tym niesamowitym zrywie modlitewnym, o który Matka Boża prosi, a z którym wiąże tak niesamowite obietnice triumfu jej niepokalanego serca i nastanie pokoju na świecie. Wszystkie informacje związane z tym, jak przeprowadzić to nabożeństwo pierwszosobotnie, jakie modlitwy są potrzebne, warunki do spełnienia, zapraszamy na stronę www.błogosławieństwodlapolski.pl, gdzie w języku polskim i ukraińskim będziemy mieli piękną mapkę też Polski i Ukrainy, gdzie od 2 kwietnia te nabożeństwa popłyną prosto do nieba, prosto do Niepokalanego Serca Matki Bożej z naszych 2 krajów, Polska, Ukraina. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, abyśmy zatrzymali wojnę i żeby triumf Niepokalanego Serca został zamanifestowany na całym świecie.